Witamy w kolejnym szczecineckim programie samorządowym. Dziś naszym gościem jest pan burmistrz Daniel Larak. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie burmistrzu, chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od gratulacji. Uzyskał pan podwójną aprobatę dla swoich działań od radnych. Mam tu na myśli absolutorium oraz wotum zaufania. No tak, rzeczywiście dziękuję panie redaktorze, ale tak naprawdę to wotum zaufania i absolutorium zostało udzielone dla burmistrza Douglasa, bo trzeba sobie zdawać sprawę i przypomnieć, że rok 2018, oczywiście wybory w listopadzie, ale cały rok, praktycznie 10 miesięcy realizował budżet Jerzy Hardy Douglas, poprzedni burmistrz i tak naprawdę to radni dzisiaj podczas sesji podjęli głosowanie o absolutorium udzielonym w większej części dla pana burmistrza Douglasa. Także ja oczywiście też miałem swój mały udział w tym, no bo przecież razem realizowaliśmy przez ostatnie 12 lat kolejne budżety. Na pewno utożsamiam się z tym budżetem, utożsamiam się z tymi działaniami. Oczywiście ostatnie dwa miesiące to była praca już tylko i wyłącznie mojego zespołu. Natomiast tak jak powiedziałem, rzeczywiście bardzo satysfakcjonująca, pierwsze absolutorium tutaj za czasów mojej kadencji, także dziękuję radnym za uznanie i mam nadzieję, że w kolejne lata też będą się tak miały w taki sposób, że budżet będzie zrealizowany. Zresztą w ogóle ta uchwała, jeżeli chodzi o absolutorium, poprzedzona była przede wszystkim nowym dokumentem, który został przedłożony dla radnych i był, można było dyskutować, to jest raport o stanie miasta. W kolejnej części było udzielenie wotum zaufania, w kolejnym punkcie uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za rok 2018 z wykonania budżetu i dopiero ostatnią uchwałą, już podsumowującą to wszystko, była uchwała dotycząca absolutorium. Ja bym może wrócił do tego dokumentu o raporcie o stanie miasta, bo to takie nowe wymagania, jakie postawił ustawodawca przed nie tylko samorządowcami, ale także starosta list będzie przedkładał też taki raport o stanie powiatu. No tutaj, jeżeli chodzi o w ogóle podejście, to taką ciekawą rzeczą, a jednak która nie znalazła odzwierciedlenia wśród mieszkańców, była debata publiczna. To oznacza nic innego, jak właśnie w tym punkcie dopuszcza się wolną trybunę. Ta wolna trybuna oczywiście musiała być poparta tym, że dany mieszkaniec, który chciał zabrać głos, powinien się zgłosić do biura rady, powinien mieć ponad 50 podpisów pod tym, że będzie przedstawiał opinię szerszego grona niż własne. I wówczas, jeżeli zgłosiłby się do biura rady, przewodnicząca rady miałaby taką informację, wówczas taka osoba mogłaby dyskutować na temat raportu o stanie miasta. Oczywiście ustawodawca też mówił o dyskusji poprzez radnych. Uprzywilejowanie tego dokumentu odróżniało od normalnej debaty to, że na przykład nie przewiduje się ograniczeń czasowych, jeżeli chodzi o zabieranie głosów przez poszczególnych radnych. No, u nas ta dyskusja, powiem szczerze, nie była taka konstruktywna, jakiej można by było się spodziewać. Każdy, kto oglądał sesję, wie, że ten dokument do końca nie jest jeszcze dzisiaj, można powiedzieć, nie wszyscy rozumieją, do czego on służy. No bo każdy, kto wie, do czego służy raport, to zdaje sobie sprawę, że to jest wierne odzwierciedlenie tego, co wydarzyło się w roku, tak jak w tym przypadku 2018, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia, jakie działania podjął Urząd Miasta, jego wydziały, jakie zadania zostały zrealizowane i co zostało wykonane w przestrzeni chociażby bezpieczeństwa. I tutaj na przykład duża część raportu, która była składową tych elementów wykonanych przez Straż Miejską, ale także inne spółki w tym raporcie opisywały swoje działania, takie jak chociażby PGG i tutaj bardzo szerokie spektrum od schroniska poprzez cmentarz i gospodarkę odpadami. I każdy składał raport z tego, co wykonał w danym roku i na jakim poziomie zostało to wykonane. Łącznie z tym, że były nawet dane statystyczne, które mówiły o meldunkach. Tak? Także raport, bardzo szeroki dokument.
ustawodawca nie doprecyzował, w jaki sposób ma być konstruowany, tak jak na przykład przy całej procedurze chociażby zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, gdzie wszystko jest rozpisane przez ustawodawcę i procedowanie jest bardzo precyzyjnie określone. To w tym przypadku jest duża dowolność, w tym przypadku ten dokument był sporządzany pierwszy raz, także taka miałka dyskusja, no, zobaczymy, może kolejne lata, może doświadczenie, może pochylenie się nad tematem doprowadzi do tego, że ta dyskusja się odbędzie, a jeżeli nie, no to będzie przyjmowany tak jak jako jeden z elementów w celu uzyskania absolutorium. Ja cieszę się, tak jak powiedziałem, pierwsze moje absolutorium i dziękuję za nie bardzo. W trakcie sesji padło wiele wiążących decyzji. Jedną z nich jest wprowadzenie od września darmowej komunikacji miejskiej. Temat bardzo ważny dla mieszkańców, dla starszych, młodszych, no dla wszystkich, tak? Bo to jest taka oferta dedykowana dla mieszkańców, ale także dla turystów, dla osób, które przyjeżdżają do Szczecinka, które poruszają się po Szczecinku. Także ja w swojej kampanii wyborczej obiecywałem i dotrzymam słowa. Mówiłem, że w moim pierwszym autorskim budżecie darmowa komunikacja, przyjazdy darmowe znajdą się. Oczywiście warunkowałem to sytuacją finansową. Ten budżet, tylko przypomnę, jest autorstwa pana burmistrza Jerzego Hardy Douglasa i tutaj nie było zabezpieczonych środków, a wiadomo, że przecież nic nie ma za darmo, tak? To jest kwestia tylko przesunięć budżetowych i przeznaczenia środków z innych działów, tak żeby budżet się domykał. I tak też jest w tym przypadku. Po analizie stanu finansów miejskich, po rozmowie ze skarbnikiem, a po rozstrzygnięciach pewnych, które dokonały się już, a jesteśmy w połowie roku, powiem, dzisiaj mogę stwierdzić jednoznacznie, że komunikacja od 1 września jest realna w Szczecinku i zrobię wszystko, żeby w kolejnych latach, w kolejnych budżetach zabezpieczać środki właśnie na taką formę poruszania się po mieście. Jest to jeden z elementów całej układanki, którą tutaj staramy się wdrożyć, czyli obniżenie niskiej emisji poprzez ograniczenie ilości spalin w mieście, czyli ograniczona ilość samochodów, która wjeżdża do centrum. Jest szczecinecka wypożyczalnia rowerów, która bije rekordy, jeżeli chodzi o ilość wypożyczeń, która stworzyła bardzo fajną ofertę dla mieszkańców, którzy chcą dostać się do miasta, niekoniecznie już samochodem. Tych wypożyczalni już jest w Szczecinku stacji 26, a będzie ich jeszcze kolejne trzy. Mam nadzieję, że budżet obywatelski, że Państwo zagłosujecie, żeby kolejne takie inwestycje powstały. Jest na dzień dzisiejszy ponad 160 rowerów. Każde z tych kolejnych stacji to kolejne kilkadziesiąt rowerów, także ta oferta powinna być coraz bardziej profesjonalna i coraz ta siatka, którą pokryte jest miasto, powinna być coraz bardziej szczelna. Są wytypowane takie miejsca dodatkowe, ale budżet obywatelski może kiedy indziej. Natomiast wracając do komunikacji, 10 autobusów elektrycznych, które są naprawdę bardzo proekologiczne. Kolejne wnioski aplikacyjne do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska już zostały złożone. I do tego, jeżeli dzisiaj powiemy OK, bezpłatna komunikacja miejska, ja przynajmniej sobie tak wyobrażam, że mama, tato wsadzi dziecko do autobusu, to dziecko podjedzie na jakiś przystanek w kierunku jakiejś szkoły, rodzic nie będzie musiał już wyciągać samochodu i to się zacznie realizować i mam nadzieję, że to będzie wszystko funkcjonowało. Środki w budżecie, tak jak powiedziałem, mamy. W ogóle projekt budżetu zakładał, że tych wolnych środków będziemy mieli w roku 2019 do dyspozycji około 5 milionów. Dzisiaj wiemy, że tych wolnych środków udało nam się zaoszczędzić na poziomie 10 milionów 200 tysięcy, także bardzo, bardzo pokaźne kwoty. Mamy tutaj naprawdę komfort, jeżeli chodzi o pewne decyzje finansowe. Nie jest tak, że jakieś pomysły się rzucało i one były nierealne, one były przemyślane, wyliczone i dzisiaj mamy kilka miesięcy na wdrożenie tego, ogłoszenie, zakomunikowanie mieszkańcom, a mam nadzieję, że nasze linie i komunikacja miejska będzie przewoziła jeszcze większą ilość
mieszkańców, pasażerów jak do tej pory. Majątek miasta wzbogaci się niedługo o kolejną nieruchomość. Proszę opowiedzieć, co to za obiekt? No tak, jeżeli chodzi, trzeba wrócić znowu do ostatniej sesji, do zmian w budżecie, bo rzeczywiście tutaj zostały przeznaczone środki w wysokości 150 tysięcy, kwota nieduża, na zakup pomostu centrum. Ktoś powie, no przecież jest, funkcjonuje, po co go kupujecie? No tak to było kiedyś, że pewne inwestycje służące ogółu mieszkańcom, które są w ogólnodostępnych przestrzeniach, zostały wykonywane przez stowarzyszenia, takie jak chociażby Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna. I tylko trzeba przypomnieć sobie, że w momencie, kiedy realizowaliśmy projekt Civitas plus Renesans, czyli taki projekt badawczy z Unią Europejską, gdzie właśnie podlegało opracowaniu wprowadzanie, wdrażanie różnych środków komunikacji poza tymi tradycyjnymi. I były kupowane taksówki wodne, były pierwsze rowery do wypożyczenia, były pierwsze riksze. No ale trzeba było tworzyć tą infrastrukturę, taką jak chociażby przystanek dla tramwaju wodnego. I właśnie jednym z takich elementów, które wykonał Szlot, był pomost między innymi przy centrum. Ten pomost, ten projekt już został zakończony bodajże 10 lat temu. Ten pomost wymaga już dokapitalizowania. Dzisiaj Szlot działa w całkiem innej przestrzeni, w całkiem innych realiach, z całkiem innymi zadaniami, jakie postawili współwłaściciele, których jest między innymi miasto, ale i powiat. Dzisiaj wiemy, że Szlot ma się zająć przede wszystkim nie budowaniem infrastruktury, nie budowaniem zaplecza, tylko ma się zająć wydłużeniem sezonu, ma się zająć różnymi rodzajami eventów, programów, które służą wydłużeniu sezonu poprzez na przykład wędkarstwo. Szlot dzisiaj jest skierowany bardziej na działanie miękkich środków, wyznaczaniem ścieżek rowerowych. Natomiast i też wszyscy współdziałowcy, żeby było jasne, ograniczyli swoje składki, tak jak i miasto, i wówczas tych pieniędzy na takie twarde programy, na inwestycyjne jest dużo mniej. Bo wiadomo, że inwestycje to są nieproporcjonalnie większe pieniądze w stosunku do takich miękkich programów. I też Szlot jest dzisiaj przeorientowany. Natomiast pomost w wyniku rozmów tutaj z prezesem Mariuszem Getką, który podnosił, że pomost jest ogólnodostępny, warunki spełnia przestrzeni klasycznej, publicznej, która służy mieszkańcom. Także przekonał mnie do tego, że celowym i dobrym rozwiązaniem byłoby to, żeby miasto przejęło ten obiekt, żeby miasto docelowo było gospodarzem, żeby miasto dbało o jego stan techniczny. I tak też się stało. Tak? Ja zgadzam się w 100% z prezesem. Wiem, że pomost jest położony w bardzo atrakcyjnej, zabytkowej części parku. Zresztą żywotność tych naszych obiektów nawodnych ma to do siebie, że przy naszych tutaj warunkach klimatycznych no musimy co jakiś czas wykonywać remonty. W tym roku wykonane zostały remonty chociażby pomostu przy wyciągu do nart wodnych. Wiemy, że ten też wymaga do kapitalizowania, przeglądu. My po prostu mamy do tego przygotowanych inspektorów i będziemy tutaj starali się w najbliższym czasie zabezpieczyć go. Pomost został mam nadzieję, że zostanie przejęty, że podpiszemy stosowne umowy i będzie dalej służył dla mieszkańców, bo taka jest jego przecież, taki był pomysł i on tak dzisiaj funkcjonuje. Jak widać, miasto konsekwentnie stawia na turystykę i tutaj chciałbym postawić dzisiaj kropkę. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był dziś pan Daniel Rak, burmistrz miasta Szczecinek. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę, a państwa zapraszam na kolejne programy.